A kawał naprawdę mocnego kina, kawał wzruszającego kina. Widzimy w filmie Marię Kaczyńską jako bardzo wrażliwą, ciepłą osobę. I osobę, która do tej pory, nie pokazywana była w mediach, tak jak tutaj w tym filmie. Myślę, że też każdy powinien to zobaczyć ze względu na kilka unikatowych materiałów, które się w tym filmie znajdują, jak film, fragment wzruszający z urodzin Anny Walentynowicz, jak dość wesołe kawałki z Balu Dziennikarza. Naprawdę, jeśli jeszcze w polszczyźnie istnieje to słowo dama i jest używane, to po tym filmie będziemy wiedzieli, co oznacza. Film jest niezwykle wzruszającą opowieścią o pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Pokazuje taki ludzki wymiar, taki bardzo osobisty, momentami wręcz intymny jej egzystencji. Zarazem jest to film o wielkim uczuciu miłości, jakie łączyło ją z panem prezydentem. I też wielkim atutem tego filmu są unikalne materiały archiwalne z Kancelarii Prezydenckiej, które do tej pory nie oglądały światła dziennego, które pozwalają spojrzeć na tą kancelarię od kuchni. Także no, wszystkim polecam obejrzenie tego filmu. Ja wielokrotnie, muszę wam powiedzieć, byłem wzruszony przy tym filmie, dlatego że zobaczyłem, znaczy ja wiedziałem o tym, ale czym innym jest wiedzieć abstrakcyjnie, a czym innym jakby dotknąć tego, że ona była niezwykle uczciwa, niezwykle naturalna. I niezwykle ciepła i potrafiła, to było najciekawsze, jak potrafiła dokonać takiego przeskoku między byciem kimś bardzo przeciętnym, aczkolwiek bardzo, jak się dowiedzieliśmy, takim człowiekiem znajdującym bardzo łatwy kontakt ze wszystkimi, z tymi handlującymi w sklepie mięsnym, z tymi przekupkami od warzyw, i ona potrafiła się poruszać na tak ogromnych różnych poziomach. Począwszy właśnie od takich kobiet handlujących na Powiślu do wielkich przyjęć dyplomatycznych. Wspaniały film o miłości, ale też o tym, czym powinna być polityka. Że polityka nie jest oderwana ani od rodziny, ani od historii, ani od relacji osobistych, ani też od tego, czym jest świat wartości i pewnej klasy. No, dzisiaj, kiedy się mówi o klasie, patrząc na, przepraszam, również urzędujących na najwyższych stanowiskach, to oczywiście no, ktoś może nie zrozumieć, o czym ja mówię, ale jakby chciał zrozumieć, to powinien obejrzeć ten film. A przede wszystkim powinien zrozumieć, kim była Maria Kaczyńska. Jak przystępowałam do robienia tego filmu, do pisania scenariusza, nie wiedziałam o pani Marii dokładnie nic, ponieważ nie jest to mój pomysł, wyjątkowo, chyba pierwszy raz w życiu, tylko wrzucony mi. Ja przyznaję, że odmówiłam. Nie chciałam, bo ja nie umiem biografii ani pisać, ani kręcić, ale poprosiłam o 2 tygodnie do namysłu i przeczytałam wszystko, co mogłam przeczytać. Mnie zafrapowało to, że pani Maria urodziła się w czasie wojny na Wileńszczyźnie, że przeszła tą tak zwaną ewakuację na tak zwane ziemie odzyskane, prawda? Słucham? Kto mi zaproponował, tak? Wydawca książek, wydawnictwo Trzecia Strona, czyli żebym napisała biografię pani Marii. Ja wtedy odmówiłam. No a potem już negocjowałam, powiedziałam, no ciężko mi będzie pisać, a nie mieć kamery, bo potem będę się budziła w nocy, że nie nakręciłam jakichś cudnych ludzi. No i tak to poszło. Ja panią Marię, no musiałam poznać, żeby napisać scenariusz, ale poznawałam ją w trakcie tej realizacji i coraz bardziej się wszyscy w niej zakochiwaliśmy. Ci, którzy jej nie znali, bo operator znał ją bardzo dobrze oczywiście, ale drugi operator już nie, montażysta nie. I, no i ciężko było bardzo, ale piękny rok mieliśmy z panią Marią, muszę powiedzieć. Piękny rok, z pięknym człowiekiem. Jak ludzie przyjmują ten film? Ja jestem po pierwszym pokazie w Brukseli. No i powiem, że to... Jak przyjmują ten film ludzie, którzy jej nie znali? Najśmielsze oczekiwania moje to...
to przekroczyło. Ja jestem niesamowicie szczęśliwa, kompletnie już bez adrenaliny, bo wszystko ze mnie spadło. Już wiem, że to jest dobry film. Bo dlaczego? Zaraz powiem, że to jest mój sukces. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że ludzie odbierali w tej warstwie sentymentalnej, cała sala płakała w Brukseli. A potem ludzie ze mną rozmawiali. Oni wychwycili każdy drobiażdżek, na którym szalnie zależało w tym filmie. Pewne rzeczy konstrukcyjne, nad którymi się ogromnie męczyłam, żeby tę postać jak najlepiej pokazać. Ludzie wszystko wychwytywali, każdy miał jakieś swoje preferencje i to, jak mówili o tym filmie, znaczy jak mądrze mówili. Także film jest na pewno mądrzejszy ode mnie, a widzowie też. I dlatego jestem nieprawdopodobnie szczęśliwa.